Witam, jesteśmy na Budmie, kolejny dzień zmagań. Jest z nami Sebastian. Dzień dobry. Mamy tutaj ciekawą alternatywę dla klasycznych skrzynek narzędziowych. No i chciałbym, żebyś coś opowiedział więcej na temat tych ciekawych toreb. Tak, jestem pierwszym w Polsce działającym na szeroką skalę dealerem, dystrybutorem amerykańskiej marki Veto Propak, która produkuje torby narzędziowe od 2002 roku. W jakości można by powiedzieć premium, jeśli nie super premium. Okay. Na wszystkie torby narzędziowe udzielamy 5 lat gwarancji zgodnie z polityką jakości producenta ze Stanów Zjednoczonych, czyli firmy Veto Propak. Od którego momentu zaczęła się Twoja historia z tymi torbami? Moja historia z torbami Veto Propak sięga roku 2016. Od tej obecny model XL klasyczny, jeden z pierwszych jaki zakupiłem. Czyli to jest torba, którą masz już 8 lat. 8 lat. 8 lat. To jest torba 8-letnia. Pracowałem jako elektryk w Wielkiej Brytanii, jako elektryk, jako inspektor. Miałem bardzo dobre jakości narzędzia. Problem polegał na tym, że moje narzędzia nie miały równie dobrego opakowania, że tak powiem, tak? I pracując na lotnisku, gdzieś tam między innymi na lotniskach, chociażby Gatwick, Heathrow, miałem problem z torbami narzędziowymi, to się notorycznie rozwalały, tak, z różnych przyczyn, czy to się urywały szelki, paski na ramię, cokolwiek, po prostu nie wytrzymywały naporu tych narzędzi, których na co dzień użytkowałem. Zaznaczę, że użytkowałem je normalnie, absolutnie, tak. No i tutaj z pomocą przyszedł kolega Pakistańczyk, który pracował ze mną. Przyniósł mi swój model torby, bardzo kompaktowej, zresztą małej, którą już mam w swojej sprzedaży. Tak jak mi wspomniałeś przed nagrywkami, tak, że po prostu znajomy ci pokazał, że jest fajna firma. Tak jest. Kupiłeś, spodobała ci się. Wróciłeś do Polski, chciałeś dokupić torbę, okazało się, że w Polsce nie ma tej firmy. Dokładnie taka sama sytuacja. I postanowiłeś zostać ich dystrybutorem, tak? Tak, tak. W roku 2020 pandemicznym gdzieś tam rozpocząłem negocjacje z amerykańską stroną, zdobywając swoimi kanałami jakieś tam kontakty. Udało mi się, że tak powiem, dojść prawie że na samą górę. Jednakże początkowe odezwy Amerykanów były takie, że ich Polska nie interesuje jako rynek, że oni są zadowoleni z tego, co mają w Europie i po prostu tak jakbym odbiłem się od ściany, ale postanowiłem, jak to się mówi, nie poddawać się i aż w końcu ugięli się, ok, damy ci jakąś partię, zobaczymy, czy uda ci się to sprzedać, tak? To był rok 2020, październik dokładnie, już jak otrzymałem pozytywną decyzję, zrobiłem pierwsze zamówienie, no i gdzieś tam w okolicach listopada, połowy listopada, pierwsza partia toreb Veto Propak spłynęła do Polski. Jak widzimy, jesteśmy na targach. Tak jest. Chcesz zaprezentować swoje torby? Tak. Czyli się kręci. Dla mnie to jest prestiż, dla mnie to jest satysfakcja, a jeśli chodzi o to, czy się kręci, czy się nie kręci, powiem tak, nie dopłacam do tego, idzie zarobić na tym i tak jak rozmawialiśmy też przed nagraniem, coraz więcej ludzi już ma serdecznie dosyć kupowania kilkunastej skrzynki, powiedzmy 15, 16, która się rozwali w czasie do 6 miesięcy, czy tam do roku czasu. Właśnie, jak ja ci powiem, to tak jak widzisz, no ja jestem fanem skrzynek, rozumiem, lubię skrzynki, rozumiem, ale no już tam powiedzmy parę rozwaliłem. Okay. Ja to rozumiem, ale mówimy o skrzynkach stricte narzędziowych, takich, takich nie powiedzmy systemowych, tylko takich, jestem elektrykiem, idę ale do nie, kogoś no na to kupy. Nawet, to nawet nie mówmy o takich skrzynkach, wiesz, że kupujesz jedną skrzynkę, to już lepiej w wiadrze chyba nosić, jak też w takich skrzynkach. Też mi się tak wydaje. Ale powiedz mi tak, tuż znamy pokrótce historię, teraz ja ci zadam takie pytania. Gdzie to można kupić? Na tej stronie internetowej? Tak. torby-narzędziowe.pl, tak? Tak jest. I to jest Twój sklep, tam sobie wchodzisz, tak zamawiasz i Ty to wysyłasz. Dokładnie. Nigdzie indziej nie ma tych toreb, tak jakby do kupienia w Polsce. W Polsce nie. Okej, czyli dystrybucja tylko przez internet. Tak jest. Kupujemy od Ciebie i to, co teraz Ty mówisz, tak, że jest 5 lat gwarancji. Coś się stanie, ja do Ciebie dzwonię, czy Ci wysyłam torbę i Ty to reklamujesz. Jak wygląda proces reklamacyjny? Proces reklamacyjny wygląda online na stronie vetopropak.com, na stronie amerykańskiej. Okay. Jest tam formularz reklamacyjny, na podstawie którego... Czyli to nie przechodzi przez Ciebie? Może przechodzić, nie musi, że aha, tak bo powiem. To chodzi o to, że bo jeżeli... ja mogę zrobić w imieniu klienta, który nie zna języka angielskiego. Właśnie o to mi chodzi, że wiesz, jak ja mam... Ja jak na przykład lubię kupić coś, kupiłem od Ciebie, dokładnie, mówię, słuchaj,
rozpieprzyło się to i to, ogarnij to. Dobra. I ty to ogarniesz. Już mówię, jeżeli będzie taka sytuacja, że ja wypełnię formularz reklamacyjny i ta reklamacja na podstawie zdjęć, bo to tak się robi, zostaje uznana, to ja nie czekam, aż ta torba przyjdzie do mnie, tylko klientowi odsyłam to, co mam na stanie, żeby nie czekał 30 czy 45 dni, tylko dostał torbę już, a ona za chwilę do mnie wróci. Nie ma żadnego problemu. Dobra, a załóżmy, taka sytuacja, tak? Mam tą torbę. Tak. Urwało mi się to. Nie wiem, bo się przetarło, urwało się. Ja ci robię zdjęcie. Tak. I ty, ja ci to odsyłam? Tak, w ten sposób. Ja to odeślę, to twoje zdjęcia, odsyłam do dystrybutora i on mi mówi, co z tym robisz. Ale tak torbę musisz fizycznie dostać. Tak. Torba, chodzi mi o taką sytuację, że na przykład, tak jak załóżmy jest w Parkside, nie? Jasne. Zgłaszasz reklamację i oni ci wysyłają drugie narzędzie i ty masz jedno zepsute narzędzie, a drugie... Rozumiem. A drugą masz powiedzmy tutaj dobrą. Tutaj sytuacja tak będzie taka, jeżeli ta torba, która jest na sześciu napach, czy tam sześciu nitach, tak? Jeżeli ta rączka by się urwała, to jest gruba awaria. Obstawiam, że producent zażądałby, żeby tą torbę zwrócić, żeby sprawdzić, co w tych połączeniach poszło nie tak. Dobra, ale to mi chodziło o taką sytuację. Może Dobra. Być taka sytuacja, że dostanę odpowiedź zutylizuj i robisz sobie z nią co chcesz, albo prośba o odesłanie i wtedy odsyłasz mi jej. Jak ja dostanę pozytywną decyzję, to ze swojego stanu odsyłam tobie torbę. Okay. Wiemy, gdzie kupić, wiemy, jak wygląda reklamacja. Tak jest. To teraz mi powiedz jeszcze, jakie mamy możliwości. To oczywiście tutaj mamy ulotkę i czy to są wszystkie warianty, jakie są u Ciebie dostępne, czy nie, jest coś więcej? Jest ich więcej i cały czas strona się rozrasta, dołączamy coraz to nowe artykuły. Także na stronie internetowej jest dużo więcej asortymentu, aniżeli w zaprezentowanej w chwili obecnej ulotce. Dobra, to zrobimy tak, że po prostu dorzucimy link do strony, jak będzie ktoś zainteresowany, to będzie mógł sobie sprawdzić. Jasne. To powiedz teraz coś więcej na temat budowy tych toreb. No na przykład omówmy torbę tą. Ja czuję, że jest troszeczkę ciężka. Jest ciężka, bo jest ale z drugiej strony jest załadowana, tak? Tak, jest wytrzymała. A masz jakąś taką pustą torbę tutaj? Tak, mam pustą torbę. To jest plecak pusty jest? Ten jest, tak, jest pusty plecak. Okay. No nie, no też bez przesady. A tu są rączki, żeby założyć to na plecy? Oczywiście. Tutaj. Się chowają. Albo czyli to na jest takie, czyli to jest takie bardzo przemyślane. Tak. Chcesz, to możemy wyciągnąć, nie ma problemu, nie? Nie. A poczekaj, to naciska mi się wysuwa, tak? Tak. Proszę o kurde. No to powiedz coś na temat budowy tych toreb. Z czego są zrobione? Jasne. Dlaczego są takie super według Ciebie? To jest tak. Torba jest wykonana z nylonu przemysłowego. Ultratrwałego, że tak powiem. Torba jest nieprzemakalna, co za tym idzie, bo to jest nylon przemysłowy. A, to Ci już wejdę w słówko. Tak. Bo jak testowałem tą torbę z Festula, tak, to jest przemakalna. Z Festula? No. A ta jest nieprzemakalna. Bo była taka kieszonka z boku, tam włożyłem sobie kartkę. Aha. No i tak, wiesz, czyściłem, żeby sprawdzić, czy będzie wszystko git. No i kartka zamokła, także nie jest nieprzemakalna. Testu kartki nie robiłem tutaj, ale... Ale nie, no bo to był taki temat, że tu gdzieś była jakaś taka kieszonka, rozumiem, nie? Włożyłem kartkę i... Aha. No i zamokła. Zamokła. Także no, grubego hajsu z roboty raczej bym tam nie włożył. Jasna sprawa. Teraz tak, podwójne nylonowe szwy, dzięki czemu jest ultratrwałe. Tech polipropylenowa 3 mm podstawa praktycznie na każdej torbie, dzięki czemu torba, będąc nawet pustą, stoi stabilnie prosto, nie ma żadnego problemu. Wkładki różnego rodzaju, tak jak na przykład tutaj mamy, to jest skóra naturalna. Nie ma tutaj żadnych ekoelementów, tylko wszystko jest z prawdziwej skóry. Ja lubię jak są takie rzeczy, że są tak, wiesz, turbo naładowane, tak, że tu są dużo kieszonek, przegródek. Dokładnie. Tu możesz sobie wziąć w rękę i możesz sobie też od razu przypiąć w pas. Tak. Lub trzecia opcja, przeciągnąć pasek tutaj. Też bo po to jest. Że mają na przykład skrzynki narzędziowe z takimi uchwytami, że też można sobie za skrzynkę narzędziową to zapiąć. Nie widziałem, powiem szczerze jeszcze. No? Aczkolwiek tutaj jest opcja, żeby skrzynkę, żeby torbę połączyć z właśnie z torbą typu Open Pouch, tak? Tutaj jest taka sytuacja, to jest akurat mój drugi zakup w UK, to jest torba TP3B i właśnie z racji faktu, że nie wszystkie narzędzia są potrzebne na budowie w każdym czasie, zrobiłem sobie tak, później magazyn na narzędzia,
plus torbę podręczną, z którą pracowałem na budowie, tak? Mhm. Czyli biorę to, co potrzebuję, to zostaje w samochodzie, to idzie ze mną. Spoko. W taki oto sposób. Spoko. A dobra, bo powiedzieliśmy, gdzie kupić, dlaczego to jest fajne, a jakie to są ceny? Ile te torby kosztują? Czy to jest droższe od Festula, czy nie? Znaczy, nie znam cen Festula za bardzo, powiem szczerze. To taka torba? Tak. Taka torba dosłownie taka sama torba. Tak, tylko to tam jest koszt około 1600 zł brutto w sprzedaży detalicznej. Okay. Bo to też raz musimy rozgraniczyć. Jak zgłasza się do mnie firma i potrzebuje x sztuk czegoś, to ja już automatycznie daję im, jak to się mówi, lepszą cenę. Dlatego tak naprawdę ceny są dla multi zamówień ustalane indywidualnie z właścicielami firmy. To jest skóra tutaj. To jest skóra, tak. To jest prawdziwa skóra. Także jak chcecie porządną torbę na lata i mieć gwarancję, że się z nią nic nie stanie, bo tutaj macie torbę 8-letnią. Naprawdę, no wygląda na troszeczkę zajechaną, ale no nie jest tak jakby zużyta. Tak jest. To odwiedźcie stronę, zobaczcie, jak wyglądają ceny. Napiszcie do Sebastiana, może wam zrobi lepsze ceny. Jest to możliwe. Ja powiem szczerze, dwa razy do roku, tak dodatkowo powiem, że są promocje polegające na tym, że do zakupu powyżej 1200 zł dajemy torbę gratis. To zależy oczywiście od dystrybutora, jaki rodzaj toreb przeznaczy na promocję. Ostatnio był to model TPLC, który tutaj mamy w ulotce, akurat dzisiaj go nie mamy. Model TPLC znajduje się tutaj. On jest o wartości 870 zł. Był rozdawany w zeszłym roku za darmo. No to 800 zł brutto. 870 zł brutto, no, tak. No dobra, bo myślałem, to może wziąłem po prostu jakąś taką drogą. A to ile kosztuje? To kosztuje bodajże 700 zł brutto. 700 zł, tak. I uwierz mi, że ta torba pomieści tyle samo co ta. Okej. Okay. Ona jest bardzo niepozorna. Tak jak mówiłeś, no cena nie jest najniższa, ale jak widzę tą jakość i tą porządność tak jakby, patrz, przecież to są szelki takie, że przecież ja pracuję w straży pożarnej, to my takie szelki mamy przy aparatach powietrznych. Seba, dzięki. Dziękuję życzę bardzo. Dalszych sukcesów w rozwoju marki w Polsce i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.